Dlaczego DDA nie chce mieć dzieci? Mówimy teraz o DDA, czyli o dzieciach dorosłych alkoholików. Są to osoby, które wychowywały się w rodzinie, gdzie był alkohol lub przemoc psychiczna. Takie osoby, ponieważ mają bardzo negatywne doświadczenie, bez względu na to, czy były jedynakiem, czy na przykład mają rodzeństwo, ich doświadczenie z dzieciństwa wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości. W związku z tym mają duże obawy, że powielą błędy swoich rodziców. Ponieważ znają i przeżywają te wszystkie emocje z dzieciństwa, jeśli nie pójdą na terapię, to będą się bardzo bronić przed tym, żeby mieć dzieci, ze względów bardziej takich czysto logicznych, że boją się, że przekażą te wszystkie negatywne doświadczenia i te negatywne mechanizmy, które oni przeżyli swoim dzieciom, i nie chcą w ten sposób po prostu kogoś, z kogo stworzą na ten i przyciągną na ten świat, wstawiać w tak niekomfortowej sytuacji, tak jak oni byli postawieni. Zdają sobie bardzo często sprawę, że w ten sposób się ograniczają, ale ich strach przed posiadaniem dzieci jest tak ogromny, i z jednej strony jest to bardzo logiczny strach, ponieważ no, jeśli nie przerobią swoich spraw, na przykład na jakiejś terapii, na jakichś meetingach, nie poprawią swoich relacji z innymi osobami, to mają rzeczywiście bardzo duże szanse na to, że powielą błędy swoich rodziców. Oczywiście jeszcze mogą stworzyć swoje nowe błędy, które ich rodzice nie wykonali, ale które oni zrobią ze względu na to, że będą się tak bardzo starali nie powielić błędów rodziców, że zrobią kolejne nowe. Tak, to jest taki śmieszny mechanizm, że chcemy czegoś, żeby nie było, a się okazuje, że robimy dwa razy jeszcze gorzej, bo po prostu nawet zaprzeczamy istnieniu pewnych podstawowych rzeczy. Jeśli jesteś partnerem, na przykład DDA, ty chcesz mieć dzieci, a twoja partnerka lub twój partner nie chce mieć, to warto z tą osobą porozmawiać. Jeśli ona jest przed terapią, w ogóle nawet nie myśli o terapii, to może warto by było porozmawiać z nią na ten temat. Ewentualnie, jeśli by się zgodziła, porozmawiać z nią w obecności na przykład psychologa. Jedna taka rozmowa z psychologiem nie zmieni rzeczywistości, też nie wystraszy tej osoby, że nie będzie wiązała się z kontynuacją jakiejś terapii, a da może wam taką wspólną przestrzeń do tego, żeby porozmawiać o tym. Zupełnie to będzie inaczej, jeśli będzie taka trzecia osoba, taki moderator, która po prostu zauważy i nazwie pewne rzeczy, no, które podejrzewam, że w takich parach po prostu się nie mówi, bo cały czas te osoby w tym związku boją się skrzywdzić tą drugą stronę. Co tak naprawdę prowadzi do tego, że jeszcze bardziej ją krzywdzimy, bo nie stawiamy ją wobec prawdy, nie mówimy prawdy, i jeszcze bardziej owijamy wszystko w bawełnę i po prostu się robi taka tajemnica poliszynela, co ludzie oczekują w relacjach, i później wychodzi, że nieporozmawianie o tym, nieprzeżycie tych emocji i nie usłyszenie tego, co druga strona by chciała lub widziała w tym związku, powoduje, że tylko narastają problemy. Trzeba też zaakceptować, że część osób, nawet po terapii, może nie chcieć mieć dzieci. To jest ich prawo. Jeśli ktoś decyduje się na związek z taką osobą i wie, że ta osoba nie będzie chciała mieć z tą osobą dzieci, że tego nie planuje, nie zamierza, to nie należy więcej nie naciskać. Trzeba to zaakceptować. Jeśli akceptujemy związek z tą osobą, to akceptujemy też i to. Nie liczyć na to, że przypadkowe dziecko, jakaś ciąża, czy jakaś inne, że z biegiem czasu to się wszystko zmieni, bo się nie zmieni. To może jeszcze tylko bardziej po prostu po pewnym czasie produkować jakieś większe problemy. Lepiej od początku sobie ustalić zasady, jakie się ma w związku ze związkiem, byciem w relacji z drugą osobą.
żeby po prostu nie tracić czasu. Nie oszukujmy się. Jeśli ktoś ma potrzebę dziecka, a jest w związku z TDA, który tego nie chce, to może warto po prostu zmienić partnera i nie na siłę starać się zmienić partnera tego, który jest, tylko znaleźć takiego, który będzie to miał tą samą potrzebę.